Dobra, chłopak, okej, okay, dobra. Zaczynać? No to... Good luck, have fun. Czas na finałowy mecz między tą 82, MK z Liszem oraz... Jakiem. Przypominam, stawka jest dosyć wysoka, ponieważ jest to AWP Asimov oraz koszulka wraz z sprzętem od SteelSeries dla graczy. Sponsorowane przez Globulosy. Dokładnie. No, zakładając, że bierzesz słuchawki, to tak przeliczając jest około 400 zł, więc... No jest to stawka co za... Stawka jest. Jeden do jednego. Jak na razie równa walka. Tutaj bardzo dobre, że tak powiem, kontrola full auto. Odem Kazisza, ale cóż tutaj niestety, ale Jakub był szybszy. W tym jednym miejscu. Będzie, że bardzo ładnie grają. Dobra, mama odwiedziła pokój. Pozdrawiamy mamę. No, powoli brakuje amunicji w magazynku, ale jest okej. Okay. MK Zisz tutaj już, że tak powiem, przejął inicjatywę. 2 do 2 w ciągu dalszym remis. Widział wroga, ale chyba ma ekran na 3. I pięknie. Dobra. 3-2. Ciężko dość komentować taki mecz. Bo... No, 1-1 to nie ma tego co, no bo co? Idą B, są na bombsali, zajęli, pilnują, bronią. No jak? Nie da się. Chwila prawdy. Przewaga 2 punktów meczowych. I Jaku się odegrał tym razem. 4 do 3. Oczywiście w meczu finałowym gramy mapy 3, tak? Tak jest, best of 3. Rozumiem. No cóż. Remis. O, Jaku, piękna pestka teraz. Bardzo piękna. Szybka zagrywka, WM. I znowu remis 5 do 5. 48 hapsa zostało. Ładnie. 6 do 5. MK dziś na prowadzeniu. 7 do 5. Ktoś tutaj brnie po wygraną. Ale kto to jest? A pięknie, Jaku. Dziękuję za follow up Piereka. Dzięki wielkie. No, Jaku, jeden za jeden. 7 do 7 znowu, remis. No i połowa. Pół mecz. 8-7. Ładnie. Teraz zmiana połowy, zobaczymy, czy będzie to faktycznie na stronę Terra lepsze. Jak na razie jest w ciągu dalszym remis. 8 do 8, Jaku. Ładnie. To jest ciekawa walka, naprawdę. No, liczę na dogrywkę. Ja podobnie. Powiem ci, że generalnie... Fajnie grają, naprawdę. Pięknie. Tutaj Jaku znów dominuje. Niefortunny respawn chyba. Dziesięć, dziewięć. Dla Jaka. Rewanżyk 10 do 10 i zapewne gorąco. No ha, dogrywka będzie nieunikniona. Nikt awki nie sięga. Kurczę, ostro jedą. 11 10. MK Zir wyciąga fraga. Poprzez strzał w głowę wroga. Nie wierzę, nie? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co właśnie zobaczyłem. Znowu remis. Po raz 5, 6 w tym meczu już.
chwilę prawdy. Wow! To było dobre. Serio. Jaku! 3 punkty przewagi nad MK Ziszem. Uuu, pięknie odegrane. I jest awka w ręce, jest awka w ręce po raz pierwszy. MK, oj, zrezygnował, jednak w kałach. To jest seria wpadła przez kartonik, to jest skrzyneczkę. No to teraz punkt meczowy. Pięknie. Pierwsza mapa jest dla Jaka. Bardzo ładna gra, naprawdę. Nieźle. I'm Redline. Właśnie tutaj straciłem moją szansę na to, żeby przejść na wyższy etap tego to turnieju. Dobra. Oglądaj. O, jest czekaj, od Jaka. Szybkie siku i wracamy do gry. Chyba się Ami spalił. Ale po co mu dam kutar w tym ranie? Przecież to jest streamowane chociażby. Jest, ale wiesz, zawsze to lepiej. Niech nagraj. Dobra. W razie czego, gdyby tam potem pojawił się w jakimś cudem Wadzban na koncie jego rywala. To w takim razie lecimy. No i okej. Mapa numer 2. Pierwszą wygrał Jaku. Przewagą 4 punktów meczowych. Czyżby chcieli na żółwki? Wow. Te podesty takie mocne, nie? Minimalnie więcej widać po prostu. Jest 2-0 dla MK Zisza. Czyżby to była jednak jego mapa? Czyżby? Czyli jednak widzisz, nie liczą się umiejętności, tylko mapa, która pasuje albo nie. Tak. Trenował. 3-0, proszę bardzo. No to teraz Jaku musi się spiąć. No, widział rywala, widział jego broń. 4-0, to już było dobre. No i kibrzynaj tą piosenkę. Odegrał się w końcu 0-1 dla MK Zisza. Cóż? 5-1, proszę bardzo. Ach, te skany M-ką. Emocje są. 6-1, tutaj właśnie Jaku chyba stwierdził, że zobaczę tutaj mapę dookoła, jak to tam wygląda na górze. 6-2, proszę bardzo. Siedem do dwóch. Tutaj ewidentnie MK ma przewagę. Tylko pytanie jaką? Mentalną? Fizyczną? Nie wiem, geograficzną może? Cztery do siedmiu. Albo dopingująca dziewczyna stanęła na wysokości zadania. To jest bardzo możliwe. Z lekką motywacją. Jak na razie można powiedzieć, że już jest do wygrania.
dla jaka. A gdyby tak się okazało, to tutaj już ma 2 do 0, że tak powiem, w mapach. Także byłoby to, no, klarowne dla niego. Mapa Perlo podobno. MK z już 9 do 5. Dominacja z 3 punktami meczowymi. Wow! Zatrzymał wroga. Na stałe. No i okej. Teraz chwilę prawdy. Jako full auto. Pięknie wyjął. Wow! Fajny spray ogółem. Mapa TT. Chciałbym tego nauczyć się. MK z już 11 punktów. Wow. Jaku. M-ką w głowę strzelił. No i ładnie. Tylko 3 punkty, to ich dokładnie rozdzieli w tym momencie. U, 4 już. Cóż, MK z już teraz, no nawet dominuje na tej mapie. Jestem normalnie w szoku. Wow. 13 punkt meczowy. 14 punkt meczowy, wow. No widać, że zależy mu na słuchawkach. Teraz chwilę prawdy. I kto to wygra? 15 punkt meczowy. Tutaj był taki ładny już spray naprawdę. Po obu stronach. Match point i... Ach! Obronił się Jaku. To jeszcze może być dogrywka. Dostał już skądś? To właśnie skąd? To jest teraz to pytanie. No i cóż. Jeden, numer 2 jest od MK Zisza. Ładnie. Ładnie, ładnie. I ostatnia mapka będzie to, jeśli się nie mylę, I'm Glockon. No tylko cóż. Na M4. I'm Glockon, jest, ładuje się już. 1 do 1. Grają o koszulkę, słuchaweczki od Studio Series, albo myszkę bodajże, oraz o AWP Azimowa, sponsorowanego przez Globulusu. Prawda? Prawda. Tak jest. Okej. No i cóż. Akurat tej mapie nie znam, ci powiem szczerze. Zaraz sobie ją zobaczymy z góry. No, nie aż tak z góry. O, mostek na środku. Ładna można. Przepaść. No dobra, okej. Chłopaki chcą zaczynać. Wygra to... lepszy. Teraz chwilę prawdy już, naprawdę. 1 do 1 już jest. Ten skan przez murek. Co to było? MK z już 1-0. Pewny strzał. Teraz padło pytanie, czy jest coś za wygranie, a właściwie za bycie drugim w tym turnieju. Ty powiedz teraz, można tym ty? Tak jak było pisane, za drugie miejsce nie ma nic. Wygrywa najlepszy. Albo nikt, że tak powiem. No cóż. Ja szczerze powiem, że ja co do nagród, tak jakby nie miałem nic do gadania. 3 do 1, wow. Dostałem jedynie info, że to co jest napisane, to jest za pierwsze miejsce, a za drugie miejsce, no, może jakiś skin się znajdzie. Nie mówię, że nie, ale też nic nie mogę obiecać. Także masz tutaj, że tak powiem, swoją odpowiedź. No i generalnie zobaczymy, o, tutaj MK Zisz znów dominuje. Znów dominuje, wow, 6 do 2 już. No, niefortunna mapa, można powiedzieć, dla Jaka. 7 do 2. To już jest, że tak powiem, no, meczyk raczej przesądzony. Ja w ogóle to jakieś dzikie skany, widziałeś na porządku? Tak, tak. Jaku się tutaj już wybroni tym razem. Kurczę.
Dobrze! Ogromną ręką. 7 do 4. Dla MKZiża. Wow! 8 do 4 dla MKZiża. Co to w ogóle była za akcja? Ktoś tu chyba ma wallhacka. Prosimy o demko. 9-4. Jestem pod wrażeniem. A dlaczego nie ma teraz tego mostu, powiedzmy mi? On się zapadł? Jeszcze raz. Jak strzelisz, to on się zapada. A. To nie wiedziałem tego. Na górze widzę trochę jeszcze dygle przy okazji. 9-6. Połowa pierwsza. No i prowadzi MKZiża na razie. Tutaj każdą ściankę to można skanować. Wow! Fajna opcja. Jaku teraz pokazał swoje. Ładnie, ładnie, ładnie. Tylko 3 punkty między nimi różnicy. 4 punkty już znowu. MKZiż jest raczej faworytem tego turnieju. Tak mi się powoli zaczyna wydawać. Wow. To było niezłe. No cóż. Pauza, 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 mentalna pauza. Halt, ludziska, halt, nie strzelać się tam. Okej, okay, dobra. Meczik wstrzymany. Jakaś narada, może jakieś siusiu. O, dokładnie, powiedziałem siusiu. No cóż. MKZiż czeka. Czeka, czeka, czeka. Czeka na swojego wroga. 5 punktów, tyle idzie teraz dokładnie. Fajna rozgrywka, naprawdę fajna. Dobrze, że jest równy mecz. Swoją drogą, zobacz teraz na Facebooka, ile jest tam już polubień pod tym giveawayem. No i powoli, powoli, powoli robimy tą końcową listę już. Na AWP, Corticere, Minimalware. Przed meczem było 36, aktualnie jest... Też 36? Nie. Jedna osoba się jeszcze skusiła. No to jeszcze jedna osoba dochodzi do listy. Okej, okay, w porządku. No jak nie chcecie darmowego skina, to nikt nie namawia. No dokładnie. Dobra, to okay, po meczu. Już wrócił tutaj, widzę chyba. Jaku. Wyślę ci listę. No w porządku. Także po meczu nie wychodźcie z tego streama jeszcze oczywiście. Będzie taki oficjalny, że tak powiem, wynik. Po pierwsze meczu, a po drugie jeszcze będzie giveaway na awkę. Czekamy na MKZiża, póki nie zwraca gotowości. Nie możemy wystartować. Może awczy. Dobra. Okay, już jest, już jest, już żyje. To lecimy dalej. MKZiż generalnie przy każdym rundzie, przy każdym początku rundy wie, gdzie jest jego rywal, zauważyłeś? Jakub próbuje go teraz zawsze wyszukać gdzieś, poszukać, znaleźć. A tutaj właśnie MKZiż czeka, 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 czeka i wie, gdzie solać. 5 punkcików. Oj, zabrakło amunicji MKZiżowi. A tymczasem Jaku jeszcze też. Dragammo. Zmiana broni. No i 14 do 8. MKZiż powoli, no, dominuje ten mecz. Ostatnia runda prawdopodobnie teraz będzie. Chyba że Jaku jeszcze przejmie pałeczkę w tym meczu i pokaże co potrafi. Cóż, no, ten turniej wygrał MKZiż, ale powiem ci szczerze, że naprawdę była rywalizacja. Przynajmniej w tym pierwszym meczu. Później MKZiż widać rozgrzał się. Jak szybki rage quit. Cóż. Liczył na dużo niestety. Doping dziewczyny wygrał. Chyba jednak. W tym przypadku. Raczej tak. Niedługo będzie kolejna edycja. Info na fanpage'u się ukaże.
Wszystko także będzie śledźcie wiadomo. Teraz fanpage Unreal Challenge. Tutaj macie do niego oczywiście jeszcze na czacie link. Klikajcie, lubię to, bądźcie na bieżąco z tym oto właśnie pod fanpage'em i czekajcie na edycję numer 2. Cóż no, ja się do was żegnam. Fajnie było, dzięki za te wszystkie followy, za waszą aktywność ogółem. No i cóż, dziękuję. Na razie, cześć!